Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i jesteśmy po raz kolejny w grze Hearthstone. A jako, że po raz kolejny nastała środa, oznacza to, że czeka nas dzisiaj karczemna bójka. Miejmy nadzieję, że po raz kolejny coś nowego, przynajmniej na to liczę, a czy faktycznie tak będzie i czy Blizzard mnie nie zawiedzie. To sprawdźmy już teraz. Karczemna bójka, jak widzimy, jednak będzie coś nowego już po samym obrazku. Tytuł bójki, bitwa o Tol'Barad. I mamy więźnia. Jak ktoś nie ogarnia, nie grał w WoWa, to Tol'Barad jest to miejsce więzienne. A opis bójki. Z Tol'Barad uciekają magiczne istoty. Zagraj stronnika, dostaniesz zaklęcie o tym samym koszcie, lecz będzie ono darmowe. Aha, czyli rozumiem, mamy odwrotność tego, że ostatnio jak graliśmy zaklęcie, to dostawaliśmy stronników, tym razem jest odwrotnie. Jak zagrywamy stronników, to dostajemy zaklęcie. Okej, okay. Jestem ciekaw, czy możemy dostać tylko zaklęcie danej klasy. No nie wiem, zobaczymy. Póki co wybierzemy sobie talię. Myślę, że dobrym pomysłem będzie wybranie talii złożonej... Nie chciałem tego. Myślę, że dobrym pomysłem będzie zrobienie talii złożonej tylko i wyłącznie z... ze stronników. Zacznijmy od maga. Miejmy nadzieję, że zaczniemy od maga oznacza to, że na magu także skończymy. Że uda nam się to zrobić za pierwszym podejściem i myślę, że tak. Weźmiemy to, chociaż w sumie bez sensu, bo i tak zaklęcia będą darmowe. Tak na szybko coś wybierzemy. Weźmy to. Co mi się jeszcze tu przyda? Myślę, że dobranie kart może być całkiem przydatne. Ożarzyciel jest całkiem spoko. Oprócz tego weźmy... Roni, zaklęcia za 8 są całkiem przydatne. Dobra, myślę, że po prostu przejdziemy sobie na szybko. Najpierw zacznijmy od końca, tak nietypowo. Zaklęć za 10, za 12 nie ma, więc tutaj nic nie będziemy wybierać. Weźmiemy natomiast Nefariana, Yasere, Ragnarosa, Dr. Hook, oczywiście nasz overpower Dr. Hook. Za 6. Jest coś przydatnego. Taurizan może się przydać. Reno Jackson. A jakby tak wziął na przykład talię złożoną z pojedynczych kart i do tego Reno Jacksona? Może by to nie było takie głupie. No nie wiem, zobaczymy. Tymczasem lećmy od końca. Za 1. Jaka jest dobra karta za 1? Jest w ogóle jakaś dobra karta za 1? Mamy co prawda Rzymi Amany, więc myślę, że on może wystarczyć. Za dwa. Co chcemy za dwa? Chcemy coś za dwa, czy nie bardzo? Myślę, że nie bardzo. Za trzy. A weźmy sobie Brana Miedziobrodego. Może się przydać. Coś jeszcze? Chyba nie bardzo. Za 4. Tak w sumie patrzę w te karty, ja w ogóle nie byłem przygotowany, że takie coś będziemy musieli robić. Weźmiemy szatkowników, oczywiście, za 5. Bezstworzywy manipulator może być spoko. Co jeszcze może być spoko? Lazurowy smokowiec może być spoko, śluzożer może być spoko. Dobra, jeszcze zajrzyjmy do magowych kart. Może jakieś zaklęcie faktycznie by mi się przydało. Mag, zaklęcie za 2. Weźmy Frostbolta. Za 3. Lustrzany byt niech będzie. Za 4 kula ognia. Dobra. Ujdzie. Miejmy nadzieję, że coś mi z tego wyjdzie. Mamy większość stworów. Zaklęć mamy bardzo mało. Co oczywiście nie oznacza, że tych zaklęć będziemy mieli mało. W sumie darmowe zaklęcia w dłoni wraz z żarzycielem po mojej stronie mogą całkiem spoko się zgrać. Więc myślę, dobrym pomysłem będzie zestakowanie kilku darmowych zaklęć i wystawienie żarzyciela w momencie, kiedy już będę miał je w dłoni. Dobra, przeciwnikiem jest Malfurion Burzogniewny. Jak tak się zastanowię, to dochodzę do wniosku, że Malfurion może być na tej bójce dość niebezpieczny. Jak wiadomo, combo Savage Roar i te drzewka z szarżą i wszystko za darmo może być tragiczne w skutkach.
Czasem, jak widzimy, początek walki nie jest zbyt korzystny, dlatego też zacznijmy od portalu, miejmy nadzieję, że jakiś spór nam się trafi. Dobra, mamy głodnego smoka. Jestem ciekaw, czy dostanę za niego zaklęcie za 1, czy zaklęcie za 4. Bo nie wiem, jak to będzie funkcjonowało, ale myślę, że za chwilę się o tym przekonamy. Dobra, dostajemy przez twarz. I mamy żarzyciela, ale zaczniemy od smoka. Liczymy na zaklęcie za 5. Niestety mamy zaklęcie za 1. Do tego sekret paladyński. Myślę, że może się przydać. Przynajmniej jak widzimy, zaklęcia nie są limitowane tylko do klas, którymi gramy. Więc tutaj widzimy taką oto ciekawostkę. Dobra, to zrobimy tak. Wystawmy żmija many. Dostaniemy kolejne darmowe zaklęcie. Tym razem szybkie uzdrowienie może być przydatne, ale musimy po pierwsze zużyć trochę kart z dłoni, dlatego też zabijemy ghoula, zabijemy murloka, gdyż jak widzimy, nasz przeciwnik jest chyba mil druidem, więc może to być dla mnie przykre w konsekwencjach. Zobaczymy, czy faktycznie tak jest po wystawieniu kolejnej karty przez niego. Dobra, mamy szatkownika i mamy stożek zimna, okej. No dobra, to myślę, że zrobię tak. Wystawimy żarzyciela, zobaczymy, co dostaniemy do ręki. Wachlarz ostrzy, w sumie całkiem spoko, od razu użyjemy tę kartę. Dobra, mamy Nefariana. Okej. Wystawimy sekret. Dobra. I uleczymy naszego smoka z nadzieją, że żarzyciel zabije pirata mojego przeciwnika. Niestety nie wyszło. Ale plan tak czy siak był dobry. Niestety nie do końca się udał. I mój bardzo cenny żarzyciel niestety zostaje zniszczony. A szkoda. Muszę chronić ziemię. Dobra, mam opiekuna Gaju, który niestety mojego żmija many zniszczy. I oprócz tego dochodzą zatrute nasiona. No dobra, to ja myślę, zrobię tak. Wystawimy szatkownika, przy okazji dostaniemy zaklęcie za 4. Zabójczy cios. 2, 4, 6. Dobra, niech będzie. No i skończymy tak. W kolejnej turze mogę wystawić coś za 6, ale z tego co widzę, nie za bardzo mam co wystawić. Gdzie mam uderzyć? Na szczęście mój przeciwnik także sporo kart w dłoni ma, więc może nie będzie tragedii. Dobra, dostaliśmy murloka z szarżą. Lazurowy smokowiec. Dobra, użyjemy go, zobaczymy, co za zaklęcie tym razem dostaniemy. Mamy ognistą lancę. Całkiem spoko. Myślę, czy by jej od razu nie użyć. Dobra, co mi tam, niech będzie, zaryzykujemy. Dobra, w kolejnej turze by mi się Dr. Hook przydał. Zaklęcia za 7 są już bardzo mocne. Moglibyśmy na przykład dostać darmowego Flame Strike'a. Co by było, nie ukrywam, dość przydatne. Okej. O, gwiezdny ogień za darmo, spoko. W sumie tak patrzę, zaraz mi się karty w dłoni zapchają. Dobra, niech będzie szatkownik kolejny. Piekielny ogień nie do końca jest dobrym wyborem teraz, więc tak. Zabójczy cios w tego oto kolegę. W sumie dochodzę do wniosku, że wkładanie zaklęć do mojej talii chyba nie było najlepszym pomysłem, bo jak widzimy na tej karczonej bójce, zapchać rękę nie jest ciężko. Tymczasem obawiam się, że sekret, który mamy w dłoni, nie zadziała do końca walki. Przynajmniej mam takie wrażenie. Na chwilę obecną. Co dostałeś? Luzożera. No dobra. To ja myślę, zrobię... Tak, wystawimy Ragnarosa. Nakładanie rąk, kolejne dobieranie karty. Nie zupełnie to, co chciałem. No ale dobra, możemy zniszczyć szatkownika mojego przeciwnika.
Możemy użyć piekielny ogień, który jak dobrze pójdzie sprawi, że zabijemy wszystko, co mój przeciwnik ma i zobaczymy, czy Ragnaros uderzy w twarz, czy jednak w śluzożera. Jeden zdecydował się uderzyć w twarz. Co w sumie nie jest taką złą opcją, bo jak dostaniemy drugą kulę ognia, to mamy wygraną. Znaczy, coś z tego wyjdzie, to się zaraz okaże. Idzie na face. Czyżby chciał przetestować, czy to jest oko za oko? Kurczę, kolejne zatrute nasiona. No nie fajnie, niestety pozbyliśmy się w dość przykry sposób mojego Ragnarosa. Aczkolwiek plus jest taki, że jeszcze mamy Jasery i mamy doktora Hooka. Dlatego też myślę, że zrobimy tak. Tego glupka się pozbędę. Wystawię doktora Hooka z nadzieją na Flame Strike. I tak, tak też otrzymaliśmy. No i w sumie tyle. Jest w sumie jeszcze jakieś zaklęcie za 7. W tym momencie żadne mi do głowy nie przychodzi, jak mam być szczery, ale na pewno jakieś jest. A doktora Hooka mogłem w sumie użyć w kolejnej turze razem z Branem. Dzięki czemu bym miał na polu aż 4 bomby. Trochę nie pomyślałem o tym, ale trudno. Trudno się mówi. Dobra, Bran niestety zginął. Nie Bran, tylko drzewko. O, drzewo życia. No okej, czyli wygląda na to, że zaczynamy zabawę od nowa. No dobra, no to wyskakujemy z Jaserą. I mamy także drzewo życia po swojej stronie. Aczkolwiek warto by było się czegoś pozbyć, bo zaraz będę miał pełną rękę kart. No nie do końca nad tym mi zależy. 2, 4, 6, 8, 10. No już coś spalimy. Czyli jak widzimy, faktycznie wrzucanie zaklęć do mojej talii w momencie, w którym i tak tych zaklęć będziemy mieli masakrycznie dużo i będą darmowe, nie było chyba do końca dobrym i przemyślanym pomysłem. Kurczę, kolejne zatrute nasiona. Jestem ciekaw, czy to... Dobra. I jaramy niestety. Manipulator, spoko. Upadły bohater też, spoko. O! Okej. Niestety pozbyliśmy się Taurisana. Nie da się ukryć, że na tej karcie akurat mi zależało. Dobra, zniszczyłem Murloka, żeby mieć pewność, że już kolejnego w dłoni nie będzie miał. I myślę, że zrobimy... Ile mam kart w dłoni? 2, 4, 6, 8, 9. Dobra, wystawimy smoka. Mamy żądzę krwi. Znowu coś zjaram. Dobra, użyję tego Bloodlusta tak trochę z dupy, ale nie chcę już nic palić. Mamy dwa sekrety, które miejmy nadzieję mi sporo pomogą. To znaczy ten paladyński, tak jak mówiłem już wcześniej, wątpię, żeby w ogóle zadziałał. Ale miejmy nadzieję, że sekret magowy właśnie, tak jak w tym przypadku, mi pomoże. Kurczę, naturalizacja. To nie jest dobra informacja. Ale jakoś trzeba będzie dać radę. Dobra, kolejny żarzyciel zjarany. Nie fajnie. Ta święta próba zadziałała. 2, 4, 6, 8. A ja znowu coś zjaram. Ojojoj. I to jeszcze kula ognia, na której mi zależało. Dobra, zobaczmy, co dostaniemy z portalu. Mamy stalaga. Ale myślę, że zrobimy tak. Po pierwsze musimy się pozbyć doktora Hooka. Po drugie użyjemy lustrzany byt. Bo mam, nie da się ukryć, za dużo kart w dłoni. W sumie jak tak patrzę, to zaraz nam się karty kończą w talii. I mojemu przeciwnikowi. Interesujące, nie da się ukryć. Pochli koza, no dobra. Na szczęście tylko za 2, co nie zmienia faktu, że może mnie dobić swoją mocą specjalną. Nie mam czasu na... O, Sylvanas, siema! Cóż za niespodzianka się dzieje. Ojej.
No ładnie wam powiem. To włos na nikogo nie czeka. Zaraz on sobie zacznie karty palić z tego co widzę. I co teraz? No co, mogę wystawić stalaga. Mogę wystawić upadłego bohatera. Zabijemy wilka. Kart dobierać nie będę, bo to mnie zabije. Dobra, niech będzie Bran. Gniew demona, powiadasz. Dobra, damy wszystkim plus jeden, plus jeden. Niech będzie tak, aczkolwiek wątpię, żeby mi to w jakiś sposób pomogło, bo teraz on swoją Sylvanas zaatakuje mojego stalaga, Sylvanas przejmie jednego z moich stworów i nic na tym tak naprawdę nie zyskam. Dlatego też jak widzimy... Miałem pecha, że trafiłem na Emil Druida. Widać, nasz przeciwnik już wiedział, czego się można spodziewać po tym brawlu i wiedział, z czym tutaj nas zaskoczyć. Co zabawne, jeszcze jego Sylvanas w tej turze ożyje, bo wystawił Kel'Thuzada. Tia. Okej. Aha. Nie mam czasu na gierki. Dobra, użyjemy Nefariana. Kolejne drzewo życia. Po pierwsze, to my się musimy pozbyć Kel'Thuzada po stronie przeciwnika. Do widzenia. Teraz zrobimy tak. Jeden. Dwa. I co teraz? I nic. Oj, coś czuję, że my tego nie wygramy. Mało tego, że walka będzie trwała 3 lata, to jeszcze dostaniemy w pierdziel. Tak, teraz mi Nefariana przejmie, bo czemu nie? Proszę bardzo. Obrońca Argusa do tego. Oj, nie jest dobrze. Co prawda mamy drzewo życia, które nam może życie uratować, jak to drzewo życia ma w zwyczaju. Ale nie ukrywam, że słabo to widzę. Dobra, zrobimy tak. 5 w Nefariana. 3 we wszystko. Zabijemy Nefariana. No i tyle. 3 karty nam zostały w ręku. Nie jest to jakaś niesamowita ilość. I tak jak mówię, wątpię, że my to wygramy. O, ale Krztrasa. Świetnie. Po prostu przecudownie. No, mamy Ronina. Od razu go użyjemy. Co dostaliśmy? Kolejne nakładanie rąk. Nie chcę tego. Dobra, użyjemy. Co mi tam? Karty mi się skończyły. Otrzymujemy obrażenia. Przyzwesz mi Yamanem, że coś zamrażającego dostanę. Dobra, czekamy, co się stanie dalej. W razie czego mam kolejne drzewo życia w dłoni, więc może tragedii nie będzie, ale... Wygląda na to, że chyba tak czy siak ginę. Aha. No to wam powiem, że mnie nasz przeciwnik troszeczkę zaskoczył. Zdecydowanie mnie nasz przeciwnik troszeczkę zaskoczył. Okazuje się, że Mil Druid jest dobrym pomysłem na tą karczomną bójkę. A ja z kolei muszę... dokonać pewnych zmian w mojej talii. Po pierwsze, wywalamy tajemny intelekt, który nie jest kompletnie do niczego potrzebny, a wrzucimy
Co my wrzucimy? W zasadzie to nie wiem, co wrzucimy, ale coś by się przydało. Na pewno wszystko, co dobiera kartę, nie jest dobrym pomysłem tutaj. Dlatego Jasera, do widzenia. Może jakieś stwory jeszcze. Może sekrety? Dobra, weźmy żywiołaka i niech będzie... Kurczę, co mi się jeszcze przyda? Nie lubię tak na szybko składać talii, bo nigdy nic z tego dobrego nie wynika. Weźmy łowcę grubego zwierza. Niech będzie tak. Podejście numer 2. 20 minut odcinka, jeszcze nawet nie zdołałem wygrać karczemnej bójki. Tego jeszcze nie było. Ale powiem, że pomysł całkiem fajny. Tak jak mi się podobała karczemna bójka ze stworami za zaklęcia, tak samo mi się podoba karczemna bójka z zaklęciami za stworek, gdzie po raz kolejny spotykamy druida. Obawiam się, że jako, że ta bójka trwa już od godziny, to ludzie zdążyli wykminić, że mil druid jest najlepszym wyborem na tą bójkę. Czego ja niestety nie wiedziałem, gdyż dopiero wróciłem do domu i jestem, że tak powiem, godzinę w plecy. Jak widzimy, niestety odczuwam to. Aż za bardzo. Dobra, zaczniemy od żmija many. Co dostaniemy? Lodowa lanca, no dobra. Z Frostboltem całkiem spoko combo, ale obawiam się, że to będzie znowu mil rogue, mil druid. Bo poprzednia walka pokazała nam, że ta talia jest dość dobra. Dobra, upadły bohater. Tym razem co dostaliśmy? Bitewny szał, czyli kolejne dobieranie kart. Dlaczego? Ja nie chcę czegoś takiego. Śmierć mnie nie przerwa. Ojojoj, no dobra. Niech będzie. Wygląda na to, że to chyba jest jednak po raz kolejny mil druid. Przynajmniej to sugeruje karta, którą użył. Dobra, niech będzie pocisk lodu. Niech będzie lodowa lanca. Zabijemy go z nadzieją, że dostaniemy coś dobrego. Dobra, jest żarzyciel, czyli tragedii nie ma. Jeżeli nawet uda mu się przeżyć, to będzie całkiem spoko. Muszę chronić ziemię. Co prawda przeżyje, ale dostanie silensa. Dobra. O! No to ciekawe. No dobra. To ja zrobię tak. Zaklęcie za 5. Coś dobrego? Spadające gwiazdy. No niech będą, od razu je wykorzystam. Trochę mnie niepokoi fakt, że dostaliśmy bitewny szał do ręki, bo to nie jest karta, którą zdecydowanie chcę mieć na tej karczemnej bójce, ale jakoś trzeba będzie dać sobie z nią radę, nie da się ukryć. Dobra, mamy ochydziarza. Czy jak widzimy, talia bardzo podobna do tej, z którą się przed chwilą mierzyliśmy. A Berwi za mniej niż 4. Dobra, na szczęście przeżył, więc jak widzimy, może nie jest aż tak źle z moim szczęściem. Dobra, skopiujemy go. Głównie zależy mi na karcie za 5. Podwojenie punktów ataku, czemu nie? Dobra, i czekamy co dalej. W kolejnej turze mogę użyć Taurizana, który może mi się bardzo przydać na tej karczemnej bójce. No, czy faktycznie coś z tego wyjdzie, to się zaraz okaże. Ale powiem wam, że poprzedni przeciwnik mnie zdecydowanie zaskoczył. Bo czego jak czego, ale mil druida to ja się tutaj nie spodziewałem. Ale założę się, że pewno już w internecie powstała talia druida, która jest podobno najlepsza na tę karczemną bójkę. I pewno już każdy nią gra. Okej. Znowu to. Dobieraj karty, dobieraj. Nie krępuj się, kolego. Dobra, wystawię Taurizana. Przetrwają najsilniejsi, no dobra, niech będzie. Czasem zrobię tak.
Mógłbym dobrać kartę, ale w sumie bez sensu, więc po prostu przeczekamy tą turę. I miejmy nadzieję, że nic nie zjaram w kolejnej. Bo obawiam się niestety murloków mojego przeciwnika oraz naturalizacji. Dobra, jest dziki piromanta. Celpal? Okej. Interesujące, nie powiem. Dobra, piromanta sam siebie zabił. Niestety, jak widzimy, Taurizan także tego nie przeżyje. Aczkolwiek tak czy siak tragedii nie ma, bo w kolejnej turze mogę wystawić Ragnarosa, który miejmy nadzieję pożyje trochę dłużej. Sprint, znowu dobieranie kart. Ja mam chyba jakąś klątwę. Co dostaniemy za żmijamany? Krok w cień. No dobra, niech będzie. Ja kart dobierać nie chcę, co chwilę dostaję jak nie sprint, jak nie bitewny szał, to nakładanie rąk. Dobra, kolejny piromanta. O, biedny Ragnaros. Niestety dostaniemy kolejną kartę do ręki, czyli coś, czego nie chcę. Jak widzimy, jest Sylvanas. Więc bez tragedii. Co nie zmienia faktu, że chyba znowu coś zjeram. 2, 4, 6, 8, 10. No. Ach, znów na łonie natury. Niestety znowu coś zjaramy. Mam za dużo kart. O, Ronina! Świetnie. Po prostu jest przecudownie. Dobra. Teraz tak, trzeba się wypłukać z największej ilości kart, z jakiej mogę. Czyli tak, po pierwsze zrobimy to. Okej. Okay. Po drugie, niech będzie lustrzany byt. Po trzecie wystawimy Sylvanas. Zniknięcie może być przydatne, ale nie teraz. Teraz tak, dobierzemy sobie kartę moim żmijem many. Miejmy nadzieję, że tego nie pożałuję. I teraz tak, tego kolegę zniszczymy. Mamy Sylvanas, która zapewne zaraz zginie od jakiegoś zaklęcia. Niczym nią nie zyskamy, ale co była, to była. Przynajmniej pojawiła się w końcu. No oczywiście zabójczy strzał. Czyli bez zaskoczenia Sylvanas nie zadziałała, ale przynajmniej się pojawiła. Co teraz? Pan śmierci, no dobra. My też go zyskujemy, więc źle nie jest. No i co? O! No to ciekawe. Dobra, tymczasem jak widzimy, nasz przeciwnik dobiera sporo kart, z czego teoretycznie powinienem się cieszyć. No dobra, ile mamy kart w dłoni? 2, 4, 6, 8, 9. On ma też 9. Więc zrobimy tak, wystawimy sekret. Zabijemy jego karty. Dobra. Oprócz tego wystawimy, niech będzie żywiołak wody. Okej. Dobra, niech będzie pan śmierci. Dobra, i damy mu zasadzkę do talii. Dobra. O, jak dobrze, że spalił naturalizację. Nawet nie wiecie, jak się cieszę. Dzisiejsza karczemna bójka jest pod hasłem Mil Druida. Więc niestety musimy trochę zmienić naszą strategię na właśnie tą oto cudowną klasę. Dobra, rozpłatanie. Niech będzie.
To ma szósty cios. Okej. I gwiezdny ogień, który kolejną kartę dobierze. Niestety tym razem to nie jest zasadzka. O, mamy justycjariuszkę. Bardzo dobrze, że została wezwana na pole bez... bez okrzyku bojowego. W sumie na tym mi głównie zależało. Dobra, to teraz zróbmy... Tak, przyzwiemy szatkownika. Sabotaż może się przydać później. Dlatego też na razie użyjemy kuli ognia. Oprócz tego niech będzie zew przodków. Dobra. W sumie szkoda, że trochę Nefariana w ten sposób użyłem, ale niech będzie. Teraz mógłbym dobrać cztery karty, no ale... Obawiam się, że to by dla mnie jednak źle zadziałało, więc cofniemy naszego Nefariana. Przyzwiemy Brana Miedziobrodego. I mamy demoniczny ogień. Dobra, koniec, niech będzie w ten sposób. W razie czego mamy sabotaż, więc jak mój przeciwnik wystawi coś niewygodnego, to będziemy mogli to zniszczyć. No tak jak mówię, ta karczemna bójka jest dość dziwna. Mało tego, że ten odcinek będzie trwał 3 lata, to jeszcze ta walka do typowych to nie należy. Zdecydowanie. No i co? Okej. Dobra, to ja zrobię tak. Wystawimy Nefariana. Przepraszam, że dostanę Flame Strike'a. Tak też myślałem. O, Astral Communion. No nie za bardzo mi ta karta jest w tym momencie potrzebna, więc po prostu zrobimy tak, i liczę na Ragnarosa. No co prawda nie jest to Ragnaros, ale może się przydać. O ile... O, mamy zasadzkę. Numer 1. Nerubianin po mojej stronie. Tak, myślałem, że niestety skończy się to zatrutymi nasionami, ale spoko, niech będzie. Spadające gwiazdy do kolekcji. Jak wystawię jakiegoś stwora, to spoko, mam lustrzany byt. Dobra, jest król Mukla. Dwa banany do ręki. Ciekawe, czy to też jest lustrzany byt. Dobra, spaliliśmy portal. Sprawdźmy, czy to jest kontrzaklęcie. Na szczęście nie. Dobra, to podaruję mu te banany. Zatopujemy go za 7. Przyzwiemy śluzożera. Fala płomieni też może być przydatna. Może Malganis? Nie zupełnie na to liczyłem, ale niech będzie. Zawsze lepsze to niż nic. I dobijemy śluz tą kartą. Dobra. Dobra, tragedii nie ma. W dłoni mamy tylko 5 kart, więc jest mała szansa, że coś spalimy. Mój przeciwnik nie ma nic na polu. Jeżeli Mukla zostanie, to mogę mu w kolejnej turze podwoić punkty życia. I to było na tyle, jeżeli chodzi o Muklę, który zostanie w mojej dłoni. Czyżby chciał teraz użyć Murloka? Tak myślałem. Dobra, kolejna zasadzka. Na mnie spoko. Dobra, doktora Huka nie spaliliśmy, więc tragedii nie ma. Kurczę, kolejny Murlok. Już prawie nie mam kart. Kolejna zasadzka. Dobra, fakt jest taki, że nie ma za bardzo jak zniszczyć mojego pola. Dobra, podejmuję próbę podleczenia się, okej. Niech będzie. Obawiam się jednak, że tak czy siak to już jest koniec dla niego. Ale nie da się ukryć, że przeżyłem chwilę grozy w momencie, jak nam obu się zaczęły kończyć karty.
Dobra. Wygląda na to, że chyba się udało. Podwoimy punkty życia Nerubianina. I kończymy tą walkę. Powiem wam, że to było jedno z trudniejszych doświadczeń na karczemnej bójce. Ale przynajmniej już wiemy, jaką talią wszyscy grają. Wiemy, czego się spodziewać. Dobra, zdobyliśmy pakiet. Od razu pozwólcie, że go otworzę. Tak, ostatnio ktoś wspomniał, że z pakietów mi się nie trafiają dobre karty, bo za mało nimi czaruję. Ale jak widzimy, coś się zawiesiło i nie mogłem mi nawet majtać za bardzo. Dobra, w pakiecie mamy epicką kartę, którą jest Drzewiec Wojny, którego już mam w dwóch egzemplarzach. No dobra, powiem wam, że trochę była męcząca karczemna bójka w tym tygodniu, głównie dlatego, że nie spodziewałem się, że wszyscy nagle grają Mil Druidem. No ale na dzisiaj to było tyle. W kolejnym odcinku obiecana przeze mnie arena. Powiem wam, że nawet dla mnie jest zaskoczeniem to, ile ten odcinek trwał. Dlatego też już teraz będę kończył, nie będę jeszcze bardziej przedłużał. Wszystkim dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć!